W Muzeum Regionalnym w Łukowie można oglądać nową wystawę, na której prezentowane są dywany i tkaniny dwuosnowowe. Przygotowano ją z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu łukowskiej placówki. W tym roku obchodzimy okrągły jubileusz 60-lecia istnienia Muzeum Regionalnego w Łukowie. W związku z tym zaplanowaliśmy szereg wydarzeń, które miałyby uczcić właśnie istnienie tej naszej placówki. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany, niemniej jednak udało nam się zorganizować kilka wydarzeń i przedsięwzięć. Między innymi była wystawa papieska, całkowicie zmieniliśmy wystrój wystawy etnograficznej w polu i zagrodzie. Przypomnę, powstała nowa chata z wyposażeniem z końca XIX i początku XX wieku. Podłukowska chata, był konkurs plastyczny na Muzeum Regionalne i jego zbiory. Wydaliśmy również dwie jubileuszowe pocztówki, a dzisiaj przyszedł czas na wystawę etnograficzną dywanów i tkanin dwuosnowowych. Na wystawie zaprezentowaliśmy 30, myślę, że najładniejszych dywanów, które są, myślę, że nawet ewenementem na skalę krajową. To są tkaniny zakupione do muzeum po śmierci pani Dominiki Bujnowskiej i po likwidacji spółdzielni Cepeliowskiej w Węgrowie. Pani Dominika Bujnowska, chciałbym o niej powiedzieć parę słów, dlatego że to jest postać wprost niesamowita. Była to niechabitowa zakonnica z zakonu Służek Najświętszej Marii Panny, a ten zakon, siedziba tego zakonu była w Łomży. No, Bujnowska pochodziła z rodziny wielodzietnej. Tam było w rodzinie 13 dzieci, z tym, że 8 zmarło. I kiedy Bujnowska miała 14 lat, chodziła do szkoły powszechnej wtedy, zmarł jej ojciec. No i ona musiała przerwać naukę w 3 klasie szkoły powszechnej, żeby zająć się tkactwem, no i pomocą matce w wychowaniu reszty dzieci. Była w rodzinie najstarsza. W okresie wojny była wyznaczona do wyjazdu na roboty do Niemiec. Wtedy uciekła ze swojej miejscowości do Łomży, do siedziby zakonu. Ten zakon ją skierował do Węgrowa i w Węgrowie do śmierci żyła. Także była współzałożycielką spółdzielni artystycznej Cepelia w Węgrowie. Współzałożycielką, bo pani Zofia Terle właśnie wskrzesiła, organizując tam spółdzielnię artystyczną, wskrzesiła tkactwo podlaskie i w ogóle, a w szczególności tkactwo dwuosnowowe. Bujnowska wprowadziła właśnie, powiedziałbym, obrazowe tkactwo dywanów dwuosnowowych. Pierwsza w Europie jako inicjatorka tego obrazu na wystawie w Bazylei, na międzynarodowej wystawie w Bazylei, uzyskała pierwszą nagrodę. Bo trzeba powiedzieć, że dywany Bujnowskiej są dziełami sztuki, o które się upominali wielcy tego świata, bo na przykład robiła dywan dla papieża Jana XXIII, dla naszego świętego papieża i również dla Kennedy'ego, prezydenta Stanów Zjednoczonych, robiła, więc bardzo cenione jej tkactwo było w świecie. Chcielibyśmy wszystkich zaprosić do oglądania tej wystawy. Dodam tylko, że w związku z pandemią zmieniliśmy troszeczkę układ naszego otwarcia i musieliśmy odejść od tradycyjnej formy wernisażu. Niemniej jednak zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia naszej wystawy. Zapraszamy małe grupy, osoby indywidualne. Pamiętajcie tylko o maseczkach.
I jeszcze jedno nasze przedsięwzięcie chciałbym zaprosić na konkurs fotograficzny zatytułowany Ziemia Łukowska bliska sercu. Szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej i w Państwa mediach. Będą oczywiście ciekawe nagrody i wyróżnienia. Zapraszamy serdecznie. Wystawa prezentująca zbiory muzeum będzie czynna do końca roku.